Co to za dziwna skała? Jakaś taka zielonkawa? O, fuck, o, fe, nie, nie, wypierdalam stąd, pójdę do Nowigradu. Hej, 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 moi kochani, tutaj Hanta. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3 i po tej krótkiej wstawce na samym początku tego filmu. Nie żartowałem, właśnie lecimy do Nowigradu. Rozważyłem właśnie za i ale i myślę, że tak, jest teraz idealny czas na to, żeby zrobić to, co mówiłem w ostatnim odcinku, tak? Czyli póki co mamy tutaj quest, a nie, to jest co innego zupełnie, a wiem po co to zrobiłem, ale nieważne. Przejdziemy się teraz do Nowigradu, bo to jak mówiłem, teraz jest sprawa, Yennefer powiedziała, że ma tego questa dla nas, tak, że chce z nami pogadać. Triss ma dla nas questa, w którym musimy jej pomóc i po tym questie będziemy mogli z nią pogadać. Tak jak mówiłem, z jednej strony zazwyczaj chcę robić pod siebie, natomiast w tej grze wszystko robię tak, jakby miał myśleć właśnie Geralt, Wiedźmin, i wiem, że on by wybrał Yennefer. To też tak jak mówię, chcę najpierw zrobić tak, że udamy się do Nowigradu, zrobimy misję, spotkamy się Triss, wybierzemy Triss, a później wczytamy zapis i zrobimy misję dla Yennefer. Natomiast dobrze, że dzisiaj przeczytałem komentarze pod filmami. No to trochę jest przepaść w tym momencie między tymi filmami, co je widzieliście na kanale, a tym, co ja nagrywam, bo dzisiaj akurat sporo nagrywałem, wczoraj też sporo nagrywałem. Poczekajcie, muszę coś zrobić jeszcze na innym komputerze, dlatego mnie teraz inaczej słychać, ale ogólnie, co to jest? Aha, dobra, może być tu. Ja zrobiłem, dobra. Ogólnie to tak. Dobrze, że przeczytałem te komentarze pod filmami, bo ważną rzecz mi przypomnieliście, że w tym questie dla Triss można na końcu po prostu jej odmówić. Nie jest to tak, że zrobimy questa i już jesteśmy z Triss. Chociaż rzeczywiście może nie być takiej opcji, więc nie wiem, nie mogę być na 100% pewien, bo nie czytałem żadnych poradników ani nic, więc nie wiem, czy podczas misji z nią robiłem wszystko ok, ale chyba tak, więc powinna być opcja romansu z nią. I też z drugiej strony jest druga opcja zakończenia tego questa. Quest się nazywa Teraz albo Nigdy. Weźmiemy sobie go, zaraz wybierzemy. Aha, mam teraz szybką podróż. Tak, teraz albo nigdy tutaj jest. A oczywiście quest dla Yennefer nazywa się Ostatnie Życzenie. No to jest właśnie nawiązanie tak do pierwszego właściwie spotkania Geralta i Yennefer właśnie. I czekajcie, gdzie jest to? Teraz albo nigdy. Dokładnie, lecimy do Nowigradu. A, no i tak, jest opcja odmówienia Triss, więc zrobimy po prostu to w ten sposób, że przelecimy się do Nowigradu, zrobimy misję, pomożemy Triss, pogadamy z nią, przyromansujemy sobie z nią. Długie poszukiwania Ciri doprowadziły. O Boże święty, Jaskier, nie, ja nie chcę cię. Ja bym wolał naprawdę takie loadingi, jak są teraz. Nie chcę słuchać za każdym razem, kurde, Jaskra. No mniejsza z tym. Więc robimy tak, najpierw romans, wczytujemy zapis tuż przed romansem, odmawiamy Triss, wracamy do Yennefer, robimy questa dla Yennefer, mam nadzieję, że się zmieścimy, nie wiem, czy się zmieścimy w pół godziny, wątpię w to, może w 40 minutach, zobaczymy, jak długie są te questy. Na pewno Ostatnie Życzenie będzie chyba questem tylko na gadanie, ale tutaj będziemy coś musieli jeszcze zrobić dla Triss, więc postaram się to jak najszybciej, naprawdę jak najszybciej zrobić. I wtedy będzie, że tak powiem, wilk syty, owca cała, tak? Czyli w finalnym rozliczeniu oczywiście będziemy z Yen, ale ja będę usatysfakcjonowany, że doprowadziłem do romansu z Triss, pomimo że on nie zostanie, podkreślam to jeszcze raz, nie zostanie w tym. A ty gnoju, nie mogę kurde się ruszyć, no. Chcę sobie znak puścić, to mnie kuje tu. Jestem już tak wykoksany, nie powinni naprawdę stanowić jakiegokolwiek problemu dla mnie, ale mniejsza z tym. Bo dowiedziałem się też innej rzeczy, że kurczę, trzeba się pospieszyć. Że muszę się pospieszyć, o szlak, jeżeli chodzi właśnie o questa z Yennefer, bo to jest jedyny, znaczy no może nie jedyny w tej grze, nie wiem, ale na pewno jest to quest,
I o tym mi powiedział Mickey Wolt, który może przepaść tak sam z siebie, w sensie nie ma... O, ty gnoju. Nie ma... aha, o, to jest strażnicy świątyni, no tak. Nie ma, właśnie jest. Jest możliwość taka, że quest nam po prostu przepadnie czasowo, tak? Nie jest, że jak coś zrobimy, to nam przepadnie, tylko sam z siebie quest może przepaść. To jest chyba jedyny, z którym się tak spotkałem do tej pory. Dobra, to idziemy. Okej, okay, musimy. Wszyscy widzieli! Oni przyszli tu po mnie i po was. Okej, okay, ona. Tak, ona jest tam u góry i gada z nimi, rozumiem. Zwariowałeś? Cześć! Chcesz, żeby nas zabili? O co wam chodzi? O co chodzi? Zarżnął łowcę pod naszymi drzwiami i pyta się, o co chodzi! Mutant hen do żony! Ciała można schować. Cała ulica widziała, co się stało. Jak przyjdzie straż, od razu nas wydadzą. Spokojnie. Ściągnęliśmy na was niebezpieczeństwo, to prawda, ale możemy to jakoś wynagrodzić. Dawaj naszyjnik i wynoś się stąd. Ha, ha, ha. Nie. Łapę precz, bo poucinam. Geralt, nie musisz. Ale chcę. Bierz swoje rzeczy i idziemy. Idźcie stąd, ale już! Nie będą mnie jakieś tam wsiury, kurde. Gdybym potrzebowała pomocy, poprosiłabym o nią. Przepraszam. Słucham? Masz do mnie pretensje? Pretensje? Nie. Ale należał im się ten naszyjnik. Oni naprawdę ryzykowali, dając mi schronienie. Martwiłem się o ciebie. W mieście roi się od łowców. Wiem. Wszystko już było gotowe. Mieliśmy odpływać, ale łowcy nas wyprzedzili. W ciągu jednej nocy zamknęli wszystkie bramy, postawili warty na każdym skrzyżowaniu. A potem zaczęli przeszukiwać miasto, ulica po ulicy, dom po domu. Zatrzymują każdego, kto wyda się podejrzany. Większość to prości ludzie, którzy mieli amulet z króliczej łapki czy koniczyny. Ale czasem znajdują też plugawych czarodziejów. No, i ostatnia kwestia, którą chcę powiedzieć, to to, że skoro mamy możliwość zrobienia tutaj dla z nią questa tak, żeby questa wypełnić, a jednakowoż nie być z nią, tylko być z Yennefer, to spróbujemy tak to zrobić, czyli wyrobić się z czasem przed questem dla Yennefer. Okej, okay. Zapomnij o reszcie, ratuj się, jak mogę ci pomóc? Jak mogę ci pomóc? Wszystko się sypie. Sama już nie wiem, co robić. Spokojnie. Powinna najszybciej przeprowadzić czarodziejów do portu i załadować na statek. Ale Bertolt i Anis nie dotarli jeszcze do punktu zbiórki. Mhm. Możecie mieć problem, wybaczcie, z nim mogę ci pomóc. Kto to? Bertolt i Anis. Kto to? Młoda para. On jest alchemikiem, miał praktykę w Złotym Mieście. Ona studiowała na Aretuzie. Boję się, że ludzie, u których się ukrywali, donieśli straży. Widzisz? Moi gospodarze wcale nie byli tacy źli. Będą problemy z przejściem do portu. Straż wyszła na ulicę. Dlatego nie pójdziemy ulicami. W razie kłopotów mieliśmy się wszyscy spotkać w Zimorodku. Tam w piwnicy jest przejście do kanałów. Ponoć prowadzą do samej przystani. Znam nowigradzkie kanały. Na łowców tam nie wpadniecie, ale to nie znaczy, że będzie bezpiecznie. Dlatego zwracam się do ciebie. Chcę, żebyś znalazł przejście do doków. Przetarł szlak dla reszty. I to szybko, bo łowcy lada chwila zwęszą nasz plan. Teraz już rozumiesz mój dylemat? Mm-hmm. Pomóc wpierw dwójce ludzi i ryzykować ewakuację reszty. Czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć? Co mam zrobić, Geralt? Bier dupę w troki, idź po tych swoich ludzi, a ja pójdę po Anis i tego gościa i ich przeprowadzę. Nie no, powiemy, że oczywiście pomożemy im. Powinniśmy pomóc Anis i Bertoldowi. Spisać ich tak po prostu na straty to okrucieństwo. Dobrze, ale musimy ruszać natychmiast. Czas ucieka. No to heja w drogę, Robert. Nie? Się nie możemy ociągać. Wiemca. Niedaleko na okrawkach. A teraz cii, Geralt. Nie możemy zwracać na siebie uwagi. Ups, że tak powiem, wyrżnąłem kilku chłopa przed drzwiami, więc może być problem, ale może nie będzie. No, bo ja w międzyczasie sobie tutaj od ostatniego odcinka sporo podróżowałem po wyspach, a właściwie nie po wyspach Skellige, co po... morzu, które, na którym leżą wyspy Skellige. Nie mogą nas zauważyć. Nie, tu nie ma.
Podróżowałem sobie i szukałem pytajniczków, tak? Robiłem pytajniki i tam w tych pytajnikach na morzu są skrzynki przyczepione do beczek, tak? Które sobie tam pływają, więc to jest tak zwana kontrabanda. No i tam jest pełno naprawdę sporo rzeczy. Naprawdę fajne rzeczy można z jednej strony wyciągnąć, z drugiej strony to, co nie jest zbyt fajne, można sprzedać i dzięki temu w tym momencie mam 9,5 tysiąca, a ostatnio, jak się widzieliśmy, miałem około 5 tysięcy, coś takiego. Pies, złaź z mojego łóżka. Nie złaź, tam masz swoje miejsce. Wyjdź. No co za pies. Pies musi znać swoje miejsce. Dobra, idziemy. Tony, tak jak mówiłem, chęt do żony czarodziej i jego dziwka. Coś tam się dzieje. Para się magią. Tak. Dobra robota. Zabrać ich. Nie, błagam, my nic nie zrobiliśmy. Siema! Okej, szybko poszło. Możecie iść? Tak. Nigdzie się stąd nie ruszał. Nie jestem głupi. Bertolt. Widziałaś, co się dzieje na ulicach? Złapią nas, nim dojdziemy do portu. Coś płonie. Złapią i zabiją. Aha, ręka ci płonie. Triss, idziemy teraz, gdzieś zostaniecie... Idziemy. Teraz. Idziemy. Dziękuję. Musimy dołączyć do reszty, jak najszybciej. Dziękuję. No dobra, to mi się podobało, to że mi podziękowała. Ręka ci, bo nie możesz ją zgasić, bo ci zauważą. Nie? No to dobra, nieważne. Okej, to idziemy po resztę. To byli ci ludzie, ci właściciele, dobra. Triss, naprawdę zgaś tą rękę, błagam cię. Zauważą cię. Triss, kochanieńka. Słyszałeś? Nie wiem, jak kucnąć. Tam jest jeszcze dwoje! Brać ich! Sprawdzałaś te kanały pod zimorodkiem? Nie. Nie sądziłam, że będziemy musieli korzystać z tego przejścia. Gdzie jest Bertolt? Myśleć, że jeszcze rok temu strażnicy kłaniali się czarodziejom na ulicach. Co ja? A teraz musimy stąd uciekać, siema. Jak szczury. Ty mogłabyś zostać. Poradzisz sobie. Ale reszta beze mnie już nie. No tak. Szukaj swoich zamorami. Przez Nilfgaard. Oni pierwsi granicę przekroczyli. No, więc tak jak mówię, zebrałem już trochę tam przedmiotów, ale jeszcze stwierdziłem, że nie ma sensu tak, wiecie, małymi kroczkami, póki sobie po prostu chodzę i zbieram te rzeczy, to nie ma co małymi kroczkami się poruszać, więc po prostu jak uzbieram większość tych tam pytajników, które jakby są bez znaczenia dla was, to dopiero będę wam pokazywał. Także cały czas mam ten sam ekwipunek, który miałem i dopiero wtedy będę coś działał w kwestii właśnie ekwipunku, zmiany na to, co tam poznajdowałem, albo pomyślimy, chociaż nie, żeby pomyśleć tak naprawdę o tych rynsztunkach, to trzeba raz, że zebrać wszystko, a zebrałem tam ostatnio sporo, raz, że wszystko... Bertolt, czy ty się teleportujesz? Nie widzę, czyli wszystko w porządku. Przecież ty miałeś być tylko alchemikiem. No, są dwie opcje, to masz rację. Już tam są. Siema. Wiesz, z kim zadzierasz? Tak. Zabiłem waszego szefa. Tak, takie by the way. Chcesz mnie postrzelić, tak? Ja też mogę dystansowo atakować. Nie ma problemu, kolego. Pobiłem go na śmierć. Okej, zadanie zaktualizowane. Cholera. To jest pytanie, kto to... Cholera, zwlekaliśmy. Nie zwlekaliśmy. Poszliśmy ratować dwoje ludzi. Tak. Kosztem jego. Okej, okay, sorry. Przynajmniej przyszliśmy mnie zanim znaleźć czarodziejów, wiedział, na co się pisze. Tak, no bo ten... A to jest jakiś barman, czy kto? Nie wiem, czy jeden z czarodziei. Dobra, co tu odpowiedzieć? Wiedział, na co się pisze, przynajmniej przyszliśmy zanim znaleźć czarodziejów. Wiedział, na co się pisze. Marna pociecha. No cholera! Myślałem, ale nie czas na żałobę. Idź za mną. Mam wrażenie, że to podczas tego questa trzeba dobre odpowiedzi dawać jej, żeby ona chciała z nami romansować. Tędy, Geralt. Miałem przeczucie, żeby powiedzieć co innego, ale... Ale stwierdziłem, że wezmę to i to nie był najlepszy wybór. Jej, są czarodzieje.
Triss, co się działo na górze? Wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku. Geralt, poczekaj chwilę. Muszę się zorientować, komu udało się dotrzeć. Dobra. Po co te łzy? Niech szanowna pani się nie martwi. Do piękności szkodzi. O! Ty się chyba musiałeś dużo martwić. Nie, ja się urodziłem przed. Też uciekasz do Kowiru? Nie, ale pomagam wyprawić tam resztę. Znasz mnie. Mam takie wrażliwe serce. A czemu twoje wrażliwe serce zabiło żywiej dopiero teraz? Czarodziejów panu tu od miesięcy. Ale dopiero od niedawna na taką skalę. Poza tym, dobrze jest mieć w Kowirze przyjaciół. Zwłaszcza na dworze króla Tancreda. Triss będzie mówić. Dobrze, przepraszam. Czemu muzyka jest tak głośno, no? Długo czekaliśmy z ucieczką. Aż upewnimy się, że w Kowirze nas przyjmą. Aż zdobędziemy pieniądze na opłacenie statków. Aż znajdziemy kapitana, któremu będzie można zaufać. Czekaliśmy za długo. Już nie ma czasu na wahanie się. Jeszcze dziś musimy opuścić Nowigrad. To szaleństwo! Łowcy stoją na każdym rogu. Więc pójdziemy do portu kanałami. Tylko najpierw Geralt wytyczy bezpieczną ścieżkę. I tak nas dorwą. Zobaczycie, dorwą i zabiją. Ty, wąsaczu, zamknij się. Może. Wtedy przynajmniej zginiemy godnie, z bronią w ręku. A nie na stosie, błagając o litość. Z tego co pamiętam, to Triss nie powinna nosić nic z dekoltem, a ona ma tu ewidentny dekolt. Jakby co, stanę w waszej obronie. Na moją pomoc też możecie liczyć. Tak, pomoc redańskiego szpiega, załóżnika Radowida. To było dawno temu. Ty wychowałeś tego szaleńca, ty go nauczyłeś mordować, ty... To nie czas na rozliczanie przeszłości. Koniec dyskusji. Wchodzę do kanałów. Jak dostaniecie sygnał, że trasa jest bezpieczna, idźcie po moich śladach i pod żadnym pozorem nie zbaczajcie. Ja pójdę z Geraltem, a ty, Dijkstra, zajdź do portu i sprawdź, czy wszystko w porządku ze statkiem. Już ja o to zadbam. Spotkamy się na miejscu. Mam nadzieję. Spotkamy się, spotkamy. Nie bój się, moja piękności, rudowłosa. Chcesz iść ze mną? Nie obraź się, ale... Obrażę się, więc nic już nie mów i prowadź. No, miał taką kwaśną minę. Słowo daję, jeśli nie podoba mi się to. No ale dobra, nieważne. Czekajcie, coś jest nie tak z muzyką. I zauważyłem to jakiś czas temu, ale dopiero teraz mi to zaczęło tak mocno przeszkadzać. Ustawienia dźwięku, muzyka. Kurde, no 60 jest, ale jest za dużo. Zejdziemy do 35. Powinno być okej. Okay. Nie możesz. Tego właśnie chce Kościół Radowid, żeby magia zniknęła, a my razem z nią. Powodzenia. No, dziękuję. Pozbieramy sobie rzeczy. To co, idziemy? A, tędy, dobra. Dziękuję, że nam pomagasz. Nie ma o czym mówić, naprawdę. Jest. Nawet nie wiesz, jakie to ważne. Mieć w tym pieprzonym mieście kogoś, na kim mogę polegać. Spokojnie, wkrótce będzie po wszystkim. No, najpierw spalimy kilka bagielników. Jak zwykle te bagielniki nie wiedzą, gdzie mieszkać. Albo mieszkają na jakichś skałach, w jakichś jaskiniach, albo w kanałach. Czy one nie rozumieją, że powinny mieszkać, cholera jasna, na bagnach? Co z nimi jest nie tak? Dobra, chodź, idziemy. Znajdź drogę przez kanały, no super. Aha, oczywiście one tylko mnie atakują. A z drugiej strony to dobrze. Nie muszę jeszcze Triss bronić. I na przykład od stanu jej zdrowia będzie zależeć, czy będzie ze mną romansować, czy nie. To już by w ogóle było porąbane. A, tutaj chyba zardzimy ścianę. Dzień dobry. Okej, można pozbierać jakieś te gesy. Ale czekajcie, aha, ten myślałem, że ten mieszek jest jakiś. A to mają już książki, kurde. Starsza krew. A to jest. Aha, to są te.
Historia Redanii, jakieś tam inne pierdoły. To jest akurat kawałek ściany, który spadł. Zrób to sam. Adam Słodowy. Chyba Adam Słodowy. Jak omijać ogromne łodzie? Co to w ogóle za... Żołnierzu, dbaj o miecz. Jakie sugestywne, dobra. Chodźmy dalej tu. Pisz, znalazłem wyjście. Wrócimy po niego. O, fuck. Musimy się śpieszyć. Kurde! Aha, nie miałem naładowanego paska chyba na to, żeby rzucić jeszcze znak. Chciałem go znakiem fajnie spalić i tu dupa. No to ci spoko, przywiozę ci te książki, Triss. Ja tutaj sobie normalnie wchodzę jak do siebie. Gdzie żona zna ten? Gdzie żona jest? Chodź, idziesz? Chodź. Come on. Jak za daleko ją zostawię, to... Przecież to jest z drugiej strony dobre, bo nie pcha się w niebezpieczeństwo, ale z trzeciej strony ona nie ma swojego paska życia, czyli ona zginąć nie może, nawet jej nie atakują tutaj, więc... Zatrzymaj się. Słyszysz? Szczury. Szczury. To moja specjalizacja, pamiętam. Cholera, ile ich tu? Aha, faktycznie. Znajdź drogę przez kanał, znajdź przejście na drugą stronę żarowiska szczurów. Tu się nie da? No, jakieś beczułki. Rozumiem, że to nie o to chodzi. Ona tam... Aha, ona tam gdzieś polazła. Aha! Z tym znalezieniem to chodziło o to, że po prostu one... Nie dziwię się, że tyle tu było szczurów. To tu wrzuca te wszystkie trupy. Jesteśmy pod rynkiem. Tuż koło siedziby Tasaka. To pewnie nie jest przypadkowa zbieżność. Jego dłużnicy mieli skłonność do znikania bez śladu. Wszystko w porządku? Mam pokosane stopy i łydki, ale to nic. Przepraszam. Musisz oczyścić te rany, inaczej wda się zakażenie. Później, Geralt. Najpierw znajdźmy wyjście do portu. Dobrze. Znowu jej ręka płonie, znajdź drogę przez kanały. U góry jest jakiś handlarz w ogóle. Jakieś schematy poznajdowałem, bardzo mi miło. Bardzo, bardzo mi miło. Pewnie tędy, dobra, widzę, że idzie za nami. 22 minuty, ja tu jeszcze z czasem muszę się liczyć, cholera jasna. Nie chcę, żeby to za długo trwało. Coś tu czerwonego było, jakiś chłop. Rany tylko w okolicach szyi i karku. No i co w związku z tym, to jak do zlecenia, przepraszam, czy co? Okej, tu jest brama, tu są jakieś pazury. Ślady po szponach, długich i ostrych. Świetnie, zboczenie zawodowe, tak? Ja mówię, pozbieram tu wszystko, co mogę. No, idziemy. A czy ja już tu nie byłem? Latarnia wciąż się pali, zginęli niedawno, od ugryzień w szyję. Czy ja już tu kiedyś nie byłem? Po prostu kiedyś? Nie, a może nie. Może po prostu przyjdzie nam tu walczyć z jakimś potworem, jakąś ekimą albo czymś. Bo jak ugryzienie w szyję, to mi się od razu z wampirami kojarzy. Ekima mogłaby się tutaj znajdować w sumie. To Kataka! Co? Wampir, uważaj na jak! Pytanie, co na nie najlepiej działa, a ogień widzę, że nie jest zły. Ale możemy zawsze sprawdzić sobie w bestiariuszu, co na katakana będzie działać. Wampiry... Aha, są niżej. Na wampiry, jak widzę, zawsze ogień. Więc ogień będziemy stosować. Na nasze szczęście, ulubioną bronią widzę Triss jest napierdzielanie fireballami. Więc źle też nie jest. No i tyle było z katakana. Zawsze tyle atrakcji? Całe szczęście. Szczęście? Dzięki temu mam stałe źródło utrzymania, no chodźmy. Mutagenów sporo z niego wypadło, widziałem. To też dobrze.
Jakiś jeden wyglądał na fioletowy, nie wiem dlaczego. Fioletowych chyba nie ma mutagenów, czekajcie. Aż muszę zobaczyć, co to chodziło z tym mutagenem, czy to... A, po prostu jakiś czerwony był. Boże, ile mam tych zielonych, takich zwykłych. Dobra, trzeba będzie coś z tym porobić. I poprzekształcać, bo ponoć się da, ale nie miałem czasu sprawdzić. Słyszysz? Mewy! Udało nam się! Mewy. Chodź, musimy przygotować statki, zanim łowcy zwietrzą, co się dzieje. Jasne, dobra, idziemy. Wietrzymy statki i... Znaczy te, szykujemy, zanim wreszcie się będzie wietrzyć, dobra. Ile się można plątać po kanałach? Miałeś czas się rozejrzeć jak statek. A daj spokój. Podła kryta. Drewno zbudwiałe. Żagle drą się jak stare gacie. Do Kowiru dopłyniemy? O ile nie będzie sztormu. To dam znać reszcie, żeby przyszli. Co, racę wystrzelić? Jest ci jakoś? Mogę zagrać na skrzypce. Albo skoczyć po kwiaty i czekoladę. A czy ty pieprzysz? Nie mieszaj się w nie swoje sprawy. Nie mieszaj się w nie swoje sprawy. Przykro mi. Na tym polega mój zawód. To jak? Poprosisz ją, żeby została? I sam wyjadę do nas skalinie, tak? Lubię romantyczne historie. Zwłaszcza te ze szczęśliwym zakończeniem. Żyli długo i... Łowcy! Łowcy idą! Na statek! Żywcem ich! To trzeba było nie palić tyle w ręki, ale spoko. Ten topora wyciągnął! Co on, ze Skellige jest, czy co? Może. O, szlak. Czekajcie, a ja sobie wezmę, znaczy nie dość, że sobie wezmę Quen. To jeszcze sobie teraz weźmiemy Ard i stoczymy, zrobimy tak. Bardzo ładnie. No tu jest jakiś ziomek, który z nami walczy. Jeszcze trzech przyszło, oni nam pomogli. Fajne ziomy. Strań, nie wiem jak ci... Nie ma czasu na grzeczności. Właśnie na statek. Jeszcze tylko jedno pożegnanie. Dziękuję. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś i co nas łączyło. Żegnaj Triss albo zostań ze mną. Zostań ze mną. Zostań ze mną. Geralt, nie wracajmy do tego, a już zwłaszcza nie tu i nie teraz. Pani Marigold, musimy odbijać! Proszę. Mieliśmy swoją szansę. Kurwa, ale zjebałem. Ale nie wykorzystaliśmy. Spróbujmy jeszcze raz, iść będzie... Kocham cię. Ja... kocham cię. Pani Marigold, luzujemy cumy! Kurwa, no, serio, nie? Nie wyszło. No, brachu, przynajmniej spróbowałeś. Też kiedyś dostałem kosza od czarodziejki. Opowiedzieć ci? Nie. A, niech opowiedz, co jest zabawne. Jak wiesz, smaliłem kiedyś cholewki do Filipy Eilhart. Jak jeszcze oboje służyliśmy Redanii. A, pamiętam te czasy. Jak kurwa na upał, założyłem dublet w pionowe pasy, bo wiesz, wyszczuplają. No i mówię jej, Filipa, tyle nas łączy, te sprawy. I wiesz co ona na to? Że pionowe pasy jednak nie dość wyszczuplają? Nie, że... Geralt, odwróć się. Nie jestem w nastroju na żarty. Nie, poważnie, odwróć się. O kurwa, a jednak udało się. Tak! I'm fucking awesome. Please? Myślałem, że... Udało się. Ja też, ale zmieniłam zdanie. And I will always love you. Dobrze, że kobieta zmienną jest. Dijkstra, nie obraź się, ale... Spierdolę. Znikam. Już mnie nie ma. Chodźmy stąd. Gdzieś, skąd będzie widać statki. Prowadź.
Okej, jesteśmy na jakąś wieżę? Już ich chyba nie dorwą, co? Nie, możesz przestać się przejmować, naprawdę. Masz rację. Po prostu trudno mi uwierzyć, że już po wszystkim. Marzyłam o tej chwili od miesięcy. Czy możesz mi obiecać, że przestaniesz teraz nadstawiać karku za innych? Nie. Nie? Triss, w Nowigradzie nie ma już ani jednego czarodzieja. Ale jesteś ty. Ja się potrafię obronić. Przed Kikimorą, Gryfem, Bruksą. Ale nie przed Gonem. Ty i Ciri będziecie potrzebowali mojej pomocy. I będę przy was. Dziękuję. Tak to sobie wyobrażałaś? Nie. Wyobrażałam sobie, że będę na statku razem z resztą. A ty co najwyżej machasz mi z brzegu chusteczką. Mam nadzieję, że nie żałujesz, że sprawy potoczyły się inaczej. Cóż, Kovir jest ponoć piękny o tej porze roku. Ale jednak wolę ciebie. Nie dziwne. Też jestem piękny o tej porze. Bardzo. Może jeszcze kiedyś tam popłyniemy, jak już będzie po wszystkim. To by oznaczało bale, bankiety, biesiady i inne nudne rzeczy na B. Mhm. Ale też baldachimy, balsamy, bajaderki. Odkułbyś sobie lata spania po krzakach i kąpania się w górskich strumieniach. Brzmi kusząco, ale nie musiałbym rezygnować z wiedźmistwa. Nie? Brałbyś może czasem zlecenia na jakieś potwory, żeby nie wyjść z formy? Tylko niezbyt groźne, żebym się nie musiała za bardzo martwić. A ja czekałabym na ciebie. Niech zgadnę, z kolacją przy świece? Przy świecach, ale w łóżku. Chociaż tak naprawdę możemy się obejść bez świec i bez łóżka. Mhm. No właśnie, i dlatego wspominałem tam, nie wiem, w poprzednim, czy chyba jak, tak, w poprzednim odcinku o tym, że niemoralnie w sumie byłoby pokazać nago Ciri. Właśnie z takich powodów. Bo Ciri jest dla Geralta jak córka i tak, no, głupio trochę, że zaczęła latarnia mocniej świecić. No dobrze, dobrze. I ktoś nas tutaj obserwuje, co? Co oni tak gadają? Patrz, wysyłają nam coś. Jakiś sygnał. Nie no, napiszę coś morsem. L A K B R. Co on kurwa? Chlagbr? Jest bez sensu. To kot. Czego się spodziewałeś? Myślę, że to przez przypadek. I oni teraz na tym będą rozwodzić, tak? Co tam Triss miga nam? Bo to przypuszczam, że ten ogień się podsysa przez jej magię. Ależ ona ma super to wdzianko. Czemu w jedynce ona była taką zołzą? Za to i za to, co mi powiedziałeś w porcie. No to nie była zołzą w jedynce. Już dawno temu. To co teraz? Bo boję się, że na żyli długo i szczęśliwie jest jeszcze za wcześnie. Na długo i szczęśliwie przejdzie jeszcze czas. Tak. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami. Żyjemy w okrutnym świecie, Geralt. Trudno w nim robić plany. Jeszcze trudniej w nie wierzyć, nawet jeśli się bardzo chce. Przed chwilą byłaś w zupełnie innym nastroju. Pstryk. Iskierka zgasła. Nie przejmuj się mną, Geralt. I błagam, uważaj na siebie. No i jadę szukać Ciri. Do Yennefer. Jadę szukać Ciri.
Jestem już blisko. Albo jej, albo kogoś, kto wie, co się z nią stało. Gdzie się spotkamy? Przychodzi mi do głowy tylko jedno miejsce, gdzie wiedźmini i czarodziejki są mile widziani. Kaer Morhen. Dawno mnie tam nie było. Zatem do zobaczenia. Będę tęsknić. Bardzo. Ja też. A ja najbardziej z tej naszej całej wspaniałej trójki. Z tego względu, że... Z tego względu, o którym mówiłem na początku, czyli... Woda kolońska, ostry pot i końska maść na ból stawów. Dijkstra. Myślałem, że Vesemir. Te wiedźmińskie zmysły. Nic się przerwami nie ukryje. Z tego względu, że to nie jest to, co będzie później w odcinkach. Przepisz się kiedyś ode mnie? Kiedyś. Jak już nie będziesz mi potrzebny. Dijkstra, co ty znowu knujesz? Jak myślisz, ilu razy uratowaliśmy czarodziejów? Nie wiem, nie liczyłem. Może ze 30. A ilu ich zostało na całej północy? Ilu zostało alchemików, zielarzy, guślarzy? 2000? 3? A co, robisz spis powszechny? Nie, martwię się. W Nowigradzie byliśmy my. Ale kto uratuje czarodziejów z Rinde? Banard, Artkarej, Gulety? Wiesz przecież, że Radowid nie spocznie, póki ich wszystkich nie pozabija. Wszystkich. Łącznie z Yennefer i Triss. Wzruszająca mowa. A teraz do rzeczy. Po co mi to opowiadasz? Bo chcę, żebyś mi pomógł zabić Radowida. Ua. Ua. Czy kolejnego króla zabijemy? Uwierzyć, że aż tak przejąłeś się losem czarodziejów? Przejąłem się, ale nie dlatego, że mam wrażliwe serce. To prawda. Dla mnie te prześladowania to przede wszystkim symptom poważniejszego problemu. Redanią rządzi szaleniec. Służyłem ojcu Radowida, Wizimirowi, 20 lat z okładem. Razem zamieniliśmy Redanię w najpotężniejsze Królestwo Północy. A wiesz, co decydowało o jego sile? Wojsko, jak mniemam. No i właśnie głupio mniemasz. Zwołać pospolite ruszenie, podburzyć chłopów, by postawili swoje kosy na sztorc. Co to za sztuka? Ciężej zbudować silne państwo ze zdrową gospodarką, manufakturami, z potężnymi sojuszami, prężną nauką, z niezależnymi sądami wydającymi sprawiedliwe wyroki. Wizimirowi i mnie się to udało. Po latach kurewsko ciężkiej pracy. Nie mam zamiaru patrzeć z założonymi rękoma, jak ten gnojek to zaprzepaszcza. Radowid srogi. Bezmyślny raczej. Pomożesz mi, Geralt? Mam uwierzyć, że aż tak przejąłeś się losem czarodziejów? Poprosił nas. Przejąłem się, ale nie dlatego, że mam wrażliwe serce. To prawda. Dla mnie te prześladowania to przede wszystkim symptom poważniejszego problemu. Redanią rządzi szaleniec. No. Służyłem ojcu Radowida, Wizimirowi, 20 lat z okładem. Razem zamieniliśmy. Czemu on mówi drugi raz ten sam tekst? Co to ma być? Wojsko, jak... No... Czy ja kliknąłem jeszcze raz to samo? Przepraszam. Nieważne. Nie zabijam królów. Wbrew temu, co głoszą plotki. Wiem. Ja. Proszę tylko o pomoc w zorganizowaniu zamachu. Cios zada kto inny. Pewnie Dijkstra. Dijkstra. Nie wiem, może nikt ci jeszcze nie powiedział, ale wiedźmini są neutralni, więc... Główna prawda. To wygodna wymówka, za którą się chowacie, kiedy robi się gorąco. Już to kiedyś słyszałem. Teraz robiło się bardzo, bardzo gorąco. Stosy płoną dosłownie w każdym mieście. Dla czarodziejów, w tym także dla twoich przyjaciółek, dla wszystkich nieludzi, pewnie wkrótce też dla wiedźminów. Jesteś no. pewien, że chcesz takiej północy? Wiedźmini są kolejni. Nic nie mówisz. Rozumiem. Zabić króla to w końcu nie kontrakt na Nekera. Przemyśl dobrze, co powiedziałem. A jeśli uznasz, że zamiast płynąć jak gówno z nurtem historii, jednak chcesz zmienić jej bieg,
to przyjdź do Pasiflory na poddasze. Będę tam czekał razem z kompanią. Zastanowię się. Bywaj, Geralt. No i dobrze. Oczywiście teraz albo nigdy jest zakończone. I tak samo teraz będzie... tak samo teraz powinno nam przepaść zadanie... Czemu nie mam butów, przepraszam bardzo. W tym momencie powinno nam teoretycznie przepaść zadanie... Aha, to jest główny quest. On się wybrał? Ciekawe czemu, kurwa. Teraz powinno nam przepaść zadanie odnośnie... tej, Yennefer, czyli ostatnie życzenie. Albo po prostu pójdę do niej i będziemy mogli pogadać, że sorry, ale nie. W każdym razie to, co powiedziałem wcześniej, tylko tu Dijkstra wywalił mi monolog. Najsmutniej mi jest, bo tak jak wam już to zapowiadałem i w poprzednim odcinku, i w tym odcinku nie będzie... nie pójdziemy tą drogą. Bardzo chciałem po prostu to osiągnąć i to zobaczyć i wiem, że byłem w stanie i bardzo się cieszę i w ogóle super, natomiast tak jak mówię, tutaj w tej grze, akurat w tej grze przekładam jakby przekonania Geralta ponad swoje. Może niekoniecznie robiłem tak w jedynce, w dwójce się trochę już bardziej starałem, tutaj w trójce naprawdę się staram tak robić. Dlatego potraktujemy ten odcinek jak taki, jest taki jeden film, ale nie pamiętam jak się, zupełnie nie pamiętam jak się nazywa. No w każdym razie jest właśnie film, w którym, no tam trochę w przyszłości i tak dalej, nie będę teraz wyjaśniał o co chodzi, ale jest tam taka możliwość, że jakby można kogoś umieścić, bo tam chodziło o to, że można było wymieniać swoje organy wewnętrzne na jakieś tam zmechanizowane, tak, czyli jak na przykład nam wątroba wysiada od nadmiaru wódki, no to mogliśmy wątrobę sobie wziąć i tak dalej, natomiast wzięcie takiego, takiej części ciała jako osoba, powiedzmy, nie z jakichś tam najwyższych sfer, czyli nie mega bogata, wiązało się z tym, że po prostu wpisywano nam to na kredyt, ale ten kredyt był niemożliwy do spłacenia i mieliśmy go spłacić tam, mieliśmy go spłacić w ciągu, powiedzmy, nie wiem, 2 tygodni czy coś takiego, tak? I pod tym przychodzili po prostu tak zwani komornicy i wycinali po prostu ten narząd, tak? I go zwracali. I o co chodziło, że no wiadomo, po prostu wycięcie czegoś takiego odbywało się przemocą i taki pacjent umierał. Natomiast wytworzyli tam jeszcze jedną, pewnie skojarzy ktoś z was co to za film, więc napiszcie tytuł, bo ja naprawdę nie pamiętam i nawet nie pamiętam w sumie kto tam grał, że mniejsza z tym. Ale właśnie tam jest, że stworzony jest system, że można osobę, która ma uszkodzony mózg, można włożyć do takiej symulacji, w której ona przeżywa sobie, wiecie, nie wie, że umarła tak naprawdę. I tak potraktujemy właśnie ten odcinek, że w pewnym momencie gdzieś ta nasza fantazja poszła... Znaczy, puściliśmy wozy fantazji i poszliśmy w którąś tam stronę, a to był tylko sen Geralta i... Tutaj zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku zaczniemy od pewnego miejsca i wrócimy do jakby rzeczywistości, tak? Tak to sobie ułóżmy. Ja wam dziękuję serdecznie w tym momencie za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye bye.